Napisz równanie prostej B, która spełnia warunki. Punkt o współrzędnych 6, 7 należy do prostej B i prosta B jest prostopadła do prostej A o równaniu Y równe 2X plus 11. Czyli tak, no zacznijmy od drugiego warunku, więc przypomnijmy sobie, jaki warunek spełniają proste prostopadłe. Jeżeli mamy dwie proste w postaci kierunkowej y równe a1x plus b1 i y równe a2x plus b2, to są prostopadłe, jeżeli na ich współczynniki kierunkowe, ich iloczyn jest równy minus 1. Dobrze, czyli prosta B jest prostopadła do prostej A, prosta A jest w postaci kierunkowej, czyli jeżeli równanie prostej B, zapiszemy Y równe może MX plus N, to M, współczynnik kierunkowy, jest równy minus 1 druga. Dlatego, że to musi być minus 1 przez współczynnik kierunkowy prostej A, czyli minus 1 druga. Wobec tego równanie prostej B jest Y równa się minus 1 druga X plus N. No i jeszcze wiemy, że punkt 6, 7 należy do prostej B, zatem jego współrzędne spełniają równanie tej prostej. Czyli jeżeli wstawimy do równania tej prostej współrzędne punktu B, otrzymamy warunek na N. No to zróbmy to. 7 równa się minus 1 druga razy 6 plus n. Czyli 7 równa się minus 3 plus n. Więc mamy proste równanie z jedną niewiadomą na n. To co? 3 trzeba dodać do obu stron. I w ten sposób otrzymujemy 10 po lewej i n po prawej, czyli n jest równe 10 i równanie prostej B jest w postaci kierunkowej y równe minus 1 druga x plus 10.